Hej, siemano, witajcie ludziska, z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Mass Effect 1 i jesteśmy w drodze powrotnej z Exogeny Center i z tego co mi się wydaje, będziemy mogli sobie teraz pozwolić na to, żeby powoli dokopać Torianowi, ale oczywiście będziemy czyścili wszystko jak leci, bo jestem chciwy na Expo. Jestem po prostu na niego chciwy, a zresztą rozwalanie getów to czysta przyjemność. Tak więc, kontynuując wywód, myślę, że w tym momencie będziemy mogli też odstawić tą córkę Elizabeth do właśnie wyżej wymienionych mamuśki, której wcześniej mówiliśmy, że oczywiście tak znajdziemy jej córkę, a jakiś tam pedancik, kancik, elegancik się czepiał temu stwierdzeniu i myślę, że można będzie mu spokojnie dokopać. O, niedobrze. Czuję problemy. I smell trouble. That's my mom. Stop the rover. Nessner to twoja matka, więc biegniemy też tam, bo pewnie będzie się coś działo, jak znam życie. No nie, znowu dyskutują, tylko tym razem gości już się zaczną unosić. Ethan Jong. You can't do this, Jong. Everyone shut up. Let me think. What's going on? You won't get away with this. Get her out of here. Get away from her, you son of a bitch. Lisbeth. Damn it. Come out where I can see you. All of you. Shepard, damn it. I knew it was too much to hope the Geth would kill you. I found some interesting facts about you in the Exogeny database. I know what you did on Torfin. There's no reason for this to get bloody. Not this time, Jean. You need to back down and let them go. You don't understand. It's not that easy. Communications are back up. Exogeny wants this place purged. This is a human colony, Jong. You can't just repurpose us. It's not just you. There's something here far more valuable than a few colonists. Are you gonna tell them about the Thorian? Or should I? The what? It's a telepathic life form living under Zhu's hope. It's taking control of the colonists there. Exogeny knew all along. You won't get away with this, Jong. So you keep saying, but nobody's gonna miss a few colonists. You're a bean counter, Zhang. I'm a Spectre. Tell me, how good are those odds? Spectre? It's a load of crap. There aren't any human Spectres. Right? Is that really a chance you're willing to take, Zhang? Exogeny will send more assayers. They'll know what happened. Tell them the Geth destroyed the Thorian. Yeah, but the infected colonists can't be here when the company men come. You can't just kill the colonists. It's not their fault. If you kill only the Thorian, it might be enough to stop the infection. Maybe. Anything hostile will be eliminated. There has to be another way. Maybe there is. Come and talk to me before you leave, Commander. Just make sure there's no evidence when you're done. I'm glad you've decided to help us. I think there's a way to avoid killing the colonists. What did you have in mind? I think you could safely use a nerve agent to neutralize the colonists. Like a gas grenade. Sounds good. I'll do what I can. Excellent. Thank you so much, Commander. Dobra, po prostu granaty. Tak, fajnie. Teraz tak, gdzie jest przeciw Torianowy. Dobrze, będziemy mieli ulepszenie do granatów. Dodatkowo dostaliśmy właśnie te granaty przeciwtorianowe, dzięki którym będziemy mogli ogłuszać kolonistów zamiast ich niepotrzebnie mordować, co przyznam bardziej mi leży niż po prostu bezmyślne wyrżnięcie ich, ze względu na to, że no, że byli zrobieni w konia tak samo jak my przez ZUS obecnie albo co innego. No wiecie, o co chodzi, no tylko nie myślę, że Mako się zbagował. Dzięk, dzięk, dzięk. W ogóle bym ciekaw był, kto tam strzela tak z dołu. No ale okej, ktoś tam
Ktoś tam pympa. A tutaj ktoś stoi. Oh fuck. Aha, dobrze, umocnienie getów. O, i co najgorsze, zebraliśmy obie pulwy. Niestety. Ale myślę, że uda nam się tutaj ich rozwalić teraz bez większych problemów. Juggernaut zdjęty. Bardzo dobrze. Udało się cały posterunek przeorać teraz. I tylko będzie problem z tym, żeby zrobić coś z tymi kolonistami, niestety. Może być to trochę niebezpieczne dla nas. Szczególnie, że będziemy mieli ich nie zabijać. O, właśnie. I to są właśnie koloniści. I don't know what that plant does to people, but that's not human. No hitting the colonists, even if the Thorian makes them fire on us. That's what the gas grenades are for. Whatever you say, Commander. Let's do it. Żywi koloniści. 16. Aha, czyli to są... tylko pełzacze. Dobrze, czyli do nich można walić. Ale kolonistów... kolonistów uda się ocalić. Dobrze, dobrze, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że uda mi się ocalić wszystkich. Uuu, przegraliśmy pukawę. Niestety. Dobranoc. No, że przydałoby się stąd zwinąć od razu. A nie bawić się jeszcze z tymi pełzaczami. Dobrze, Ashley, chodź. No i teraz tylko jakby tutaj nie podziałać, będziemy musieli się z tymi kolonistami to nieźle pobawić. O, zapisywanie zawartości, to może też zrobimy quick save'a. Żebyśmy nie musieli w razie co przechodzić tego elementu 5 razy. Dobrze, ten padł. Ale dziwi mnie, że tak bardzo przegrzewam się pistolet też w tym miejscu. Kolejni koloniści. Liara, wstawaj. Przydałabyś się teraz. Bardzo byś się przydała. Ona chyba nie wstanie teraz. O. No, come on. Come on, Ashley. Kolejnych dwóch ogłuszonych. They're all over the Borealis. Let's move one of the cargo blocks and see what crawls out. Hmm. Myślę tylko, żeby Liara wstała. I byśmy potrzebowali trochę więcej granatów. O. Granaty plus 5, bardzo dobrze. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Tylko czemu Liara nie chce wstać, to mnie interesuje. No, come on, come on. Kolejni koloniści. I oczywiście poziom w górę. Poziom w górę, rozdamy sobie kolejny znowu zdrowie. Żebyśmy byli bardziej, mniej podatni na obrażenia różne. No, come on. Teraz by trzeba było się wycofać tutaj za linię frontu i po prostu poczekać, jak oni przyjdą do nas, a zrobią to na pewno. I jak po prostu ich dorwiemy w tym miejscu, to na ulcie bez problemu ich tutaj pociągniemy już. Ponieważ w tym momencie, żeby nam się przegrał pistolet, nie wiem, co by się musiało stać.
Dobrze, kolejny z głowy. Oj, niestety tylko... Aj, 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 aj. Niestety tylko... Odejdź ode mnie, dziękuję. Uff. I teraz tak, ilu tu mamy kolonistów? Tam mamy dwóch. Ou, niedobrze. Macha Doyle. Jeden z głowy. There's the controls for the crane, Commander. Can you make sense of them? Pytanie, czy tego tutaj ściągnęliśmy? Tak. Incoming! Kolejny, granat neuronowy. Aktywuj podnośnik dźwigu. Aha, nie można być w trakcie walki, czyli jeszcze tutaj coś... Czy ktoś jest do zniszczenia, zabicia? Jacyś cywile może? Czy ktokolwiek? I? No przyznam, nie wiem co teraz. Chodzi, Liarę wyleczymy. Nie no, rozejrzyjmy się no. Żywi koloniści 16. Nie no, chyba jest dobrze, skoro nawet się Liara wskrzesiła. Także będziemy mogli chyba już teraz użyć tej konsoli. Aktywuj. O! Teraz to mogliśmy. Dobrze, jest. Dobrze jest. O! I tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. I was supposed to be their leader. These people trusted me. It wants me to stop you, but I won't. I won't! No, to był silny człowiek, rzeczywiście. On... Zbuntował się Thorianowi i według mnie jest to duży sukces dla niego. No więc tak, schodzimy dalej w dół. Do leża Thoriana. Ale kim dokładnie był Thorian, to nie pamiętam. Będziemy teraz sobie przypominać tutaj. Renegat 0, idealista 32. No, cóż. Nie zabiliśmy żadnego z cywili, nie? W końcu. No, ale tak jak już mówiłem, ludzi będę ratował. I w sumie tutaj na ratowaniu ich życia tak naprawdę... Nabiliśmy sobie tego całego idealistę. Tyle, ile go teraz mamy. Wcześniej nie było gdzie go nabić. Tutaj się nie opłaca wymieniać. Może pancerz jakiś? Nic. No dobrze, to idziemy. Okay, we just have to find this thing and put a couple of rounds into... What the hell is that? Nothing's ever simple, is it? No, to jest chyba Thorian. Nie jest takim moim robaczkiem. Zdecydowanie nie jest. Invaders, your every step is a transgression. A thousand feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. You enslaved the colonists. You destroyed their minds. I don't know what Saren wanted with you, but I just want you dead. The Thorian is a piece of this world, extending across the land and back through the ages. You can no more kill it than cut the sky. Your blood will feed the ground with new growth. Czyli da się to zrobić. Ashley, oczywiście karabinek, proszę. A my sobie weźmy celność. Wow, co się stało? Czemu? U Diaska dostaliśmy takiego śmiesznego stuna. Nim sami zdążyliśmy coś zrobić. Tak, Ashley. Dobrze, panie. Panie biegając tym, co powinny biegać.
check it out. Węzeł toriański. No dobrze, to zaraz weźmiemy go tam, ogarniemy. A, właśnie. No, że będziemy musieli jeszcze zmienić. Właśnie. A, tylko zabić go szybko. Właśnie. Teraz już nie potrzebujemy mieć neurotoksyny. Tylko duże pimpanie. Myślę, że z tym będziemy mogli sobie poradzić. Co się stało? Torian. No będzie na pewno. Tymczasem użyjmy medkita, żeby nasi załoganci tak szybko nie padli. Kolejnego wystrapy. A teraz już bardziej wkurzona się wydaje. Hej. Kolego, wstawaj. Ja i tak wiem, że ty wstaniesz za chwilę, jak nie teraz, to za moment. A właśnie. Tylko bym chciał się cofnąć, bo jednak stanie w tym cyrku tam. Może być trochę niebezpieczne. Bardziej, że nie możemy użyć medkita jeszcze. O, pięknie. Nie wygląda to dobrze. Jedynkę. Właśnie. No nie zdążyłem, nie wyrobiłem ze kliknięciem w tarczę. Pewnie ostatni autozapis też miałem kawałek temu. Jak to zwykle ja. Mistrz autozapisów. Rozmawiać z Liara Tissoni. Nie, ostatni autozapis pomyślał komputer i zrobił się zaraz tutaj. Przy zejściu do krypty. No dobrze, jest dobrze. No gra sama trochę pomyślała w tym momencie. Cieszy mnie to. Tak, no teraz inaczej trochę dialog poszedł, bo stwierdziłem, że potrzebujemy cięższej broni, ale... Detal. Details. Tak czy owak, musimy znowu zabić tą paskudę. Panią Kalmar. W ogóle nie jestem ciekawy, jakim cudem oni tam reprodukuje. To byłoby bardzo ciekawe. Dobrze, dostaniesz tak w dupę. Tak, a myśmy teraz użyjmy rzutu może na niej. Dobrze, i teraz tak, Ashley, ty musisz mieć karabin zdecydowanie. A my do tego klona Sary musimy walić w taki sposób. I nie bawić się w półśrodki. I teraz tak, inwentory. Jeszcze raz, granaty. Zmieńmy na wzmacniające. Nam pasują naboje chemiczne. Ashley może dostać lepszy karabin. I ona ma przeciw syntetykom. Omijanie tarczy. Fragmentujące przeciwko żywym istotom. Ty masz do omijania tarczy i potrzebowałabyś też jeszcze przeciwko żywym jednostkom. Albo polonowe też weź. Te polonowe też mogą się przydać. 26%. Mam coś lepszego niż skaner bojowy. Stabilność broni, dobrze, niech będzie. Reaktor odrzutu, może być. A my na przykład sobie zamiast kolimatora do celności włóżmy przedłużenie lufy. Przydamy się, mi się wydaje, bardziej niż jakbyśmy mieli używać. Czy zapiszmy? Aha, nie możemy w tym miejscu. W tym miejscu nie możemy zapisać, niestety. Dobre jest to, że nawet teraz nam jeszcze nasz ultimate działa. Wow, przegrzaliśmy się na ultimate'cie. Niedobrze, to nie. Tak nie możemy biegać w takim razie. Skaner bojowy. Przedłużenie lufy. Nie, to jednak zamontujemy sobie ten kolimator tutaj, ponieważ...
Ale no, szybki zapis nieudany, no. Czemu gro? A teraz? O, teraz mogłem. Dobrze. Myślę, że będziemy tutaj musieli się trochę... Będziemy musieli się trochę bardziej postarać, żeby te klony Asari właśnie tu wyciąć. Ja myślę, że w tym odcinku zdążymy to zrobić. A przynajmniej nie będziemy się jakoś z tym bardzo tragicznie męczyć. Tak, wszyscy są na tej broni, na której powinni być? Tak. No pulnijcie się tu, no. Tak. Dobrze, teraz się wycofajmy tutaj na schody. Na schody. Na schodach będziemy mieli dobrą miejsce do obrony. Albo tutaj właśnie w tym przejściu. Żeby ściągnąć tego klona Asari. Który właśnie. Bardzo... Bardzo takiej długiej serii. Powiedział Palulu. Jest dobrze. O, i teraz z drugiej strony. My sobie zróbmy jeszcze w tym czasie deszyfrację, taki chwila relaksu, strzelanie, że tak powiem. I znowu przystąpmy do... A, może wrzućmy ich tam. O, bardzo mocno, bardzo ładnie. Rozrzuciło ich przynajmniej na boki. Rozrzuciło ich teraz ładnie na boki, przynajmniej trochę spowolniliśmy tym. Tu chyba będzie kolejny klon Asari. A, tu jest węzeł, właśnie. Nie zauważyłem go, przynajmniej nie zauważyłem. Dobrze, cofnijmy się znowu. Tu trzeba będzie tak... O, klon Asari. Te klony właśnie najlepiej jest tak od razu... Oj, spadł gościu z nieba nam. Najlepiej będzie właśnie te klony... O, jest trochę blinka po oczuch. Ale dobrze. O, w sumie ten węzeł możemy wziąć stąd. Bez większego problemu. A wtedy oni i tak się przebudzą. O, i teraz nasi będą od razu stąd do nich strzelać, a my sobie spokojnie tu zniszczymy ten węzeł. Nie wiem, czy to też nie jest ostatni. O, w sumie te, co tu były, się rozpadły. Czyli w sumie trochę zyskaliśmy. O, niedobrze. Niedobrze, daliśmy się zranić. Teraz patrząc... Uuu! Gdzie jest nasz zespół? Widzę klona. Uła! Zmieliło nas. I to tak dosyć ostro nas tutaj wipe outowali. Powinniśmy ich tam pulnąć i cofnąć się z nimi do tego poprzedniego pomieszczenia. A tak, teraz jesteśmy znowu tutaj. No i... Tak czy nie? Moment. Nie wiem, teraz on wypluje tą drugą Asari, tak? Chyba tak. No nie wiem, nie pamiętam tego gościa na schodach po prostu i teraz tak odrobinę zbaraniałem, o co chodzi. Dobrze, czyli trochę postrzelać tu do nich. I obronę jakby tutaj w tym przesmyku prowadzić. Weźmy, odpalmy ultimate. Znaczy ja wiem, że to nie jest tak nasz ultimate, ale... Wolę żyć takim przeświadczeniem, że to jednak jest nasz ultimate, bo bardzo nam podnosi statystyki, jeżeli chodzi o naszą walkę bezpośrednio tutaj. Dobrze panie, poproszę do siebie. Teraz tak, tu. O. Udało się. Bardzo ładnie. Ostatnio użyliśmy granatu w tym miejscu. Odklej się.
Ojejku, dlatego właśnie nie lubię czasami... Znaczy, czasami jak ta postać się powinna przykleić do tej ściany, to tego nie chcę zrobić, jak na złość. A tak jak widzieliście, tak jak teraz, to się nie chciałem przykleić, a no, mimo wszystko... Gra stwierdziła, no ale tu chyba chcesz się przykleić do tej ściany. Dobre też było, gdyby właśnie nasze postacie umiały ostrzeliwywać ten węzeł toriański. Ulululu. Cofnijmy się, cofnijmy. Tym bardziej jak tu zaraz wybiegnie jeszcze ta Asari ze wścieklizną. O właśnie. Trzeba się wycofać na jakąś bezpieczniejszą pozycję. O, i właśnie, Asari posłać do piachu. Dzięki temu trochę teraz zaoszczędziliśmy sobie. Chyba to u góry były, tak. Bo nie wiem w sumie, czy gramy nam ich na plecy nie wysypa przypadkiem. Niektóre gry, jak dobrze wiecie, z tych starszych produkcji miały takie tendencje. Teraz tak, ja chciałem... O, gdzie był karabin snajperski? Kółkiem w górę, tak. Ale żem ten węzeł turioński nadruszył tym karabinem. Normalnie. Szok. Ale jak go rozwalimy teraz, to przynajmniej część tych zombiaszków tam eksploduje. Także będziemy mogli się bez problemu z nimi zabawić. Dobrze, udało nam się go rozwalić, ten chciał zapis. Quick save'a zrobić, no serio gro. Dobrze, tak jak mówiłem wcześniej, znaleźliśmy klona Asari. Cofnijmy się z nim. Mam nadzieję, że ta Asari już tu jest. Jest, dobrze. Tylko gdzie ona poszła? No gdzieś teraz nam spieprzyła chyba. Albo już po prostu zdążyła umrzeć. Mam szybki zapis nieudany, no. Gro, nie bądź taka. Są na tych broniach, co powinni być tak. Uff, no trochę teraz... O, level up. To nie to, tylko to okienko miało być, tak. Zdrowie. Mistrzowska niewrażliwość. A w sumie tak pomyśleć, to powinienem tu bardziej niewrażliwości używać. Użyjmy jej. No i staliśmy się teraz teoretycznie... No, nieśmiertelni. Na jakiś czas. Nie wiem na jak długi. Bierz kolejny dyndol. Okej, tutaj oni się pulną. O, łatwa też inflacja, stacja medyczna, jak miło. Akurat ze względu, że to jest stacja medyczna, to się ucieszyłem. Ponieważ powinniśmy dostać... Omnigel, właśnie. Czyli to, na czym nam tak zależy. Znaczy, na czym mi zależy tak naprawdę bardzo, ponieważ... z medykamentami już zaczynaliśmy trochę cienko być. Podnieś go. Podnieś go i poczekajmy na klon. Klona Asari, który chyba się nie chciał ruszyć za bardzo do nas. Dam radę go rozbić? Kurczę, nie dam rady. Aj. Trzeba zrobić tak. Niestety, wejść na mocniejszym kopie. O, Spike. Kolejny. Rozwalić węzeł. I tutaj też się przygotować na... Kurczę, Asari. O, właśnie, Liara dostała jakimś tam już bęckiem. O, dobrze teraz Liara zdjęła pierwszą właśnie falę. Tych. Pierwszą falę strzałów. Padła? Liara padła, niestety. O, i w tym momencie się też wychilowaliśmy. I jest okej.
No nie mówcie mi, że jeszcze tam więcej w górę mam iść. Nie wiem. Nie wiem, przyznam, ile jeszcze zostanie. Ale te dziwne głosy mnie nie pocieszają. Niestety. O, Asari. Asari, Asari, Asari. Dobranoc. Jak widzicie, biotyka jest bardzo mocna w tej grze. O, come on. Come on, come on, come on. Kolejny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak tylko teraz się uda nam to ogarnąć. Apteczka dla wszystkich. Dobrze jest, dobrze jest. Czyżby ostatnie węzło tu gdzieś miał być? Ej, no tu już nie ma węzła. A, bo jest tam. To sobie tak. Weźmy tutaj, przycupnijmy. I czemu nie mogę go trafić? Co? Ja muszę go sądziąć. Nie no, gra już nas tutaj niestety. Trochę chyba przyciśnie, żebyśmy musieli. Klon Asari. Klon Asari to jest priorytet, który ma być. Musi być zdjęty. A reszta. O. Niedobrze. Udało mi się przegrać na ulcie pistolet, więc znaczy, że chyba że rzeczywiście. Chyba rzeczywiście za dużo strzelania. Pełzasz Torina. Toriński węzeł. O Jezu. O Jezu, niedobrze. Może tak, Liara. Pchnięcie. Dziękuję. Ładnie na bok wszyscy polecieli. Kolejny pełzacz. Póki mamy ulta. Ładnie. Chyba chłopak się trochę skulał na dół. Suppose I should thank you for releasing me. How do I know this isn't some kind of trick? This is no trick. The Thorian is dead, and I am myself again. My name is Shiala. I served Matriarch Benezia. When she allied herself with Saren, so did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. You chose to side with Saren. So did Matriarch Benezia. Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. Benezia sought to turn the river and was swept away. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel. An enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it Sovereign. It can dominate the minds of his followers. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian, to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. That's what you get for trusting Saren. Saren is quick to betray his followers, and his allies. Once he had what he needed, he ordered his Geth to destroy the Thorian. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. What's the cipher, and why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. He must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them.
When they died, it consumed them. They became a part of it. Just give me some plain answers. Where is the cipher? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory. A viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. You taught Saren, you can teach me. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single, glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. I have given you the cipher, just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. Are you all right, Shepard? What'd she do? I saw something. It still didn't make any sense. You have been given a great gift, the experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. You look a little queasy. We should get you back to the ship. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. They have suffered greatly, and I played a role in their suffering. I would like to make amends. The colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Thank you, Commander. May fortune smile upon you. Nie, pewnie myśleli się, że ją zabije. Jong says we'll have all the money we need to keep this place running. It's because of you, Shepard. I can't thank you enough. Dobrze. Udało nam się ocalić wszystkich ludzi. Myślę, że zrobiliśmy dobrze. I w tym momencie też podziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.